Chciałem zapytać panią profesor Grześkowiak-Krwawicz, jak wygląda w tej tradycji XVIII-wiecznej to napięcie pomiędzy porządkiem a buntem, posłuszeństwem wobec państwa a sprzeciwem? Jakie były te państwowotwórcze i patriotyczne motywacje twórców Konstytucji 3 maja? Jak wyglądało wtedy to rodzące się poczucie patriotyzmu? Ale nazywano ją innymi słowami, słowami zaczerpniętymi od Rzymian, a więc to była amor patrie, czy caritas patriam raczej, bo to miała być miłość taka bezinteresowna, troska, miłość. Tych nazw jest zresztą bardzo dużo, ja je bardzo lubię i postawa bycie to była miłość właśnie ku ojczyźnie, albo nawet wiara ku Rzeczypospolitej, a więc słowo pojawia się późno, idea pojawia się znacznie wcześniej. Z tym, że to jest trochę inna idea niż ta, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. My jesteśmy już wychowani w państwach narodowych, gdzie idea patriotyzmu jest właśnie kwestia narodu, kwestia kultury, języka, krwi, chciałoby się powiedzieć, przynajmniej w tej wersji bardziej nacjonalistycznej. Natomiast idea patriotyzmu, która pojawia się co najmniej w XVI wieku, podkreślmy, przede wszystkim wśród szlachty. Dlaczego? Bo to jest idea, którą mogą rozumieć, głosić ludzie, tylko ludzie aktywni politycznie, czyli obywatele. To jest charakterystyczne, jak szybko w Rzeczypospolitej, znacznie szybciej niż w większości krajów europejskich, przetłumaczono słowo obywatel z łacińskiego civis, cives, obywatel, obywatele. U nas to się już pojawia w XVI wieku. Jest takie ładne pisemko, bardzo je lubię, philopolites, czyli właśnie obywatel dobrze swej ojczyźnie życzący. I to już jest, ten podtytuł jest już po polsku. Także bardzo szybko wchodzi to słowo i rozumienie patriotyzmu jest obywatelskie, a nawet powiedziałabym partycypacyjne, czyli tylko ten, kto uczestniczy w życiu politycznym, może kochać ojczyznę, bo tylko on ją naprawdę ma. W związku z czym zresztą w XVII wieku szlachta polska uznała, że patriotyzm w monarchiach absolutnych jest niemożliwy. Tu się dokonuje dość wyraźne rozróżnienie. U nas oni pozostają wierni tej starszej idei miłości ojczyzny, podczas gdy w Europie w XVII wieku dokonuje się rozdział, szczególnie w państwach monarchicznych czy absolutnych, rozdział między patriotyzmem, tym właśnie tym partycypacyjnym, oni to mówią, że nie. Zaczyna być patriotyzm może bliższy naszemu, ale w tym jest bardzo ważna też miłość do króla, do monarchy. U nas ta miłość do monarchy w XVII wieku zdecydowanie słabnie, natomiast nie słabnie idea, że kochają państwo, tylko ci, którzy, właśnie państwo to nie jest tu właściwe określenie, to zresztą jest do tego pytania, wbrew pozorom, to nie jest dygresja, to prowadzi do pytania, które pan też zadał. Mianowicie oni inaczej postrzegają państwo i również kiedy powstaje Konstytucja 3 maja, to jest bardzo ważne, bo w XVII wieku w całej Europie państwo zaczyna się rozdzielać, zaczyna istnieć jako persona ficta, jako pewna konstrukcja zewnętrzna wobec społeczeństwa. Tymczasem takie rozdzielenie nie dokonuje się w Rzeczypospolitej. Państwo ciągle zostaje wspólnotą obywateli, to jest civitas, to jest Rzeczpospolita, Respublika. I tak będzie aż do końca, aż do Konstytucji, łącznie z Konstytucją. Dlaczego to jest ważne? Bo pytanie o stosunek obywateli do państwa jest pytaniem obok tego, co oni wtedy rozumieli i jak do tego podchodzili. Oni uważali, że państwo to my. W związku z czym nie ma czegoś zewnętrznego, co my sądzimy o państwie, bo państwo tworzymy my i koniec, i już. I to jest jakby pewna podstawa patrzenia, no również kwestia patriotyzmu. Ten patriotyzm miał swoje wady, miał swoje zalety. Jego ogromną zaletą było to, o co też poniekąd pan pytał, co tutaj już padło, to znaczy ten patriotyzm był patriotyzmem łączącym ludzi niezależnie od ich wiary, języka, pochodzenia etnicznego czy miejsca zamieszkania, byle to było w ramach tej samej wspólnoty, tej samej Rzeczypospolitej. To było bardzo ważne po Unii.
Akt Unii mówił, że dwa ludy i narody spoiły się w jedną Rzeczpospolitą. I to jest bardzo charakterystyczne, szczególnie ważne to jest przy Litwinach. Bo Litwini mieli bardzo duże poczucie swojej tradycji, własnego państwa. No im zostało. Ale jednocześnie, kiedy Litwini mówią o ojczyźnie w XVII wieku, nawet pod koniec XVI, mogą mówić o Litwie, o Wielkim Księstwie, mogą mówić o całej Rzeczypospolitej. Ja bym powiedziała wtedy, że jest tak, że ojczyzna nie zawsze oznacza Rzeczpospolitą, ale Rzeczpospolita zawsze oznacza ojczyznę. I to jest ważne, szczególnie w tych początkach. To jest bardzo ważne, bo to jednoczy przynajmniej społeczeństwo szlacheckie, jeśli nie inne, bo trudno mówić o patriotyzmie chłopskim w tym czasie. Ktoś, kto, tak jak mówiła nasza szlachta, ktoś, kto nie ma niczego w tym państwie i nie ma żadnego wpływu, nie może być też patriotą. I to jest bardzo ważne, ale właśnie to jest jednocześnie patriotyzm wyłączający, bo kochać ojczyznę mogą tylko ci, którzy są obywatelami. Ci, którzy nie są obywatelami, jakby nie istnieją. I tak rzeczywiście jest aż do Sejmu Czteroletniego, w którym to się zaczyna bardzo wyraźnie zmieniać, bo już mieszczanie wchodzą w dyskusje polityczne i oni konstytucję popierają. To jest jednocześnie dość niebezpieczna koncepcja właśnie tej miłości ojczyzny, jaką, co daje ojczyzna. To jest pewien kontrakt w tej koncepcji patriotyzmu. Ojczyzna daje wolność, w związku z czym, póki ona tę wolność daje, no to my ojczyznę kochamy. Ale to jest o tyle niebezpieczne, że w momencie, kiedy uznajemy, że ojczyzna nam tej wolności nie daje, no to my mamy prawo wystąpić przeciwko ojczyźnie. To są te bunty, o które pan pytał, właściwie nie bunty. To nie były bunty, właśnie o to chodzi. Oni uważali, że występują, że są w swoim prawie. Przy czym w którymś momencie szlachcie zaczęło się mylić. Zaczęła im się mylić, co to jest wolność Rzeczypospolitej i co są ich wolności jako stanu szlacheckiego poszczególne. Zaczyna dochodzić do tego, że jeżeli ktoś się czuje ograniczony jakoś w swoich prywatnych swobodach, to zaczyna uważać, że ma prawo wystąpić przeciwko wspólnocie, nie państwu, wspólnocie. I to się już robi niebezpieczne. Przy czym wszyscy uczestnicy naszych rokoszy, czy rokoszu Zebrzydowskiego na początku XVII wieku, czy Lubomirskiego, czy Konfederacji Barskiej, wszystkie te wystąpienia są pod hasłem obrony ojczyzny oczywiście. Tylko ojczyzna, ojczyzny i wolności, a potem coraz bardziej tylko wolności. Także to jest bardzo piękna idea, która jest też podstawą Konstytucji 3 maja i podstawą przyjęcia jej, bo trzeba mieć świadomość, że Konstytucja została ustanowiona, jak wiemy, 3 maja 91, ale w lutym 92 została zaaprobowana przez sejmiki szlacheckie, czyli przez szlacheckich wyborców. I to praktycznie no, na kilkadziesiąt sejmików 5 się nie wypowiedziało dyplomatycznie. Natomiast wszystkie pozostałe albo przysięgli na wierność, albo co najmniej wysłali delegatów na Sejm z podziękowaniem. Czyli sejmiki szlacheckie uznały, że to było coś ważnego dla Rzeczypospolitej, dla wspólnoty, dla państwa i zaakceptowały. Także te tradycje patriotyzmu tego dawnego z jednej strony są bardzo ważne i one się przepoczwarzą. To widać w powstaniu kościuszkowskim, kiedy pewne koncepcje bardziej nowoczesne nagle przestają się sprawdzać. Nie bardzo sprawdza się na przykład rozdzielenie wolności tej negatywnej i pozytywnej, które wprowadziło oświecenie, która była bardzo ważnym podziałem, bo można było wreszcie zauważyć chłopów i powiedzieć, że należy im się ta wolność, którą my nazywamy negatywną. Ale to się nie sprawdza w warunkach utraty niepodległości. Czyli sprawdza się to stare republikańskie przekonanie, że bez Rzeczypospolitej nie będzie wolności. I co mówi akt powstania kościuszkowskiego? Ojczyzna nam się wraca, wolność z nią. I wchodzimy w wiek XIX, w walkę o wolność, która jest walką o ojczyznę. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie chciałem skierować do